27 kwietnia. Żywot świętej Zyty, służebnicy. Żyła około roku pańskiego 1272. Na górze Sagrati w ziemi włoskiej stoi kaplica na cześć świętej Zyty. Kamienie do budowy kaplicy wzięto z domku, w którym się święta Zyta urodziła. Jak ubogi domek wiejski zamienił się niejako w kościół, tak stało się i z osobą świętej Zyty, bo z ubogiej służebnicy stała się świętą. Żywot jej jest doskonałym wzorem dla służebnic. Zyta była córką ubogiej wieśniaczej rodziny i przyszła na świat przy końcu XIII wieku we Włoszech, w miejscowości położonej w okolicy miasta Luki. Od młodości odznaczała się bogobojnością i dość było tych słów matki: to się Panu Bogu podoba lub nie podoba, aby córka była we wszystkim powolna. Mając lat 12, poszła w służbę do jednej zacnej rodziny w mieście Luka. Zaprowadził ją ojciec do miasta, dając po drodze upomnienia i wskazówki, jak się ma zachowywać. Służba była zrazu ciężką, bo panienka tęskniła za matką i za domem rodzinnym, a w tak młodym wieku, nie znając roboty, od innej czeladzi była wyśmiewaną. Ale ta służba była dla niej dobrą szkołą. Wstawała rychło rano, żeby nie zaniedbując swych obowiązków, mogła dzień w dzień mszy świętej wysłuchać. Mając nieco wolniejszego czasu, obracała go na modlitwę i pobożne rozmyślania. Pobożność nie przeszkadzała jej bynajmniej w służbie, przeciwnie tym pilniejszą była w swych obowiązkach, gdyż im więcej rozpamiętywała sobie żywot Pana Jezusa, tym więcej uczyła się cierpliwości, cichości i pokory. Polecała się gorąco Najświętszej Panience, prosząc ją o dar zaparcia się, czystości i zdania się we wszystkim na wolę Bożą. Pokus bała się, pomnąc na swą słabość, ale też ufała mocno, że Bóg dobrej jej woli nie odmówi łaski, mocy i męstwa. Dzień w dzień wzbudzała w sobie dobrą intencję i pracowała nad przezwyciężeniem gniewu, zmysłowości i lenistwa. Tak czuwając i pracując nad sobą, zwolna stawała się coraz doskonalszą. Latem i zimą chodziła boso w prostej płóciennej sukience, nieraz na gołej ziemi sypiała, w jedzeniu wstrzemięźliwa, odmawiała sobie najlepszych potraw, by je ubogim rozdać, bo modlitwa i jałmużna była niejako jej namiętnością. Surowa dla siebie, dla drugich uprzejma i wyrozumiała. W jednym i tym samym domu pracując przez lat 48, ani jednego razu nie zasłużyła na słuszną skargę lub naganę. W pracy, którą uważała za obowiązek, tak się kochała, że nawet na starość nigdy nie próżnowała, mówiąc: sługa niepracowita nie może się Bogu podobać, fałszywa to pobożność, która stroni od roboty. Dla niej praca nie była trudem, bo pomnąc na obecność Pana Boga i jednocząc się z męką Pana Jezusa, praca jej była ustawiczną modlitwą i służbą Bożą. Chociaż dla każdego była usłużną i rada innym pomagała, jednak inne sługi nie cierpiały jej zrazu dla jej wielkiej skromności. Nie mogąc jej na swą stronę przeciągnąć, zarzucały jej w oczy obłudę, że chce się państwu swemu przypodobać. Cokolwiek robiła, tłumaczono na opak, przekręcano co mówiła, dokuczano jej szyderstwy i zniewagą, wreszcie rzucano na nią po twarze, by ją u państwa podać w nienawiść. Osoby zwyczajne za takie zelżywości odpłacają się radę złorzeczeniem i klątwą, tego Zyta nie czyniła nigdy, lecz mawiała: odpuśćcie mi, by wam Pan Jezus odpuścił, a nie gniewajcie się tyle, bo byście go obrazili. Inni w takim położeniu porzuciliby służbę, Zyta zaparła się samej siebie, wzięła na się krzyż swój, szła za Panem Jezusem, ćwicząc się i doskonaląc w cierpliwości, cichości i miłości nieprzyjaciół, a im ją więcej świat odganiał, tym więcej u Boga szukała pociechy. Wreszcie Pan Bóg, który sercami kieruje, sprawił, że i czeladź, i państwo poznali się na niej i poczęli ją szanować i poważać. Zyta umyśliła pozostać na zawsze w stanie panieństwa, więc pilnie strzegła oczu, by nie spotkać nic takiego, co by złe myśli mogło obudzić, stroniła od próżnej mowy i od poufałości z mężczyznami, a wobec niebezpieczeństw szukała obrony i pokrzepienia w częstym przyjmowaniu sakramentów świętych. Jak mężnie i statecznie broniła swej niewinności, pokazuje następny wypadek. Czeladnik jeden w tymże domu, człowiek rozpustny a zuchwały, zapalił się nierządną miłością do Zyty. Wszedł do alkierza, w którym zastał ją samotenką, począł ją namawiać, w końcu gwałtem porwał ją w objęcia, a gdy nie chciał jej puścić, podrapała go srodze po całej twarzy. W pewnych razach wolno jest dać sobie wziąć mienie, nawet i życie, ale gdy chodzi o cnotę czystości, trzeba się bronić do ostateczności, krew nawet swą wylać, niżeli dać się zhańbić. Pan, zobaczywszy sługę z podrapaną twarzą, pytał go, skąd to ma. Zyta, nie chcąc kłamać, opowiedziała szczerze wszystko, co zaszło, chociażby była wolała milczeć.
Rozumiejąc wielką wartość stanu panieńskiego, starała się, by i inni umieli go cenić, więc gdzie się dało, ostrzegała towarzyszki, by się tak ślepo nie kwapiły do zamążpójścia, przypominając, że żona miłość swą dzielić musi między Bogiem a mężem, że nieraz trafiwszy na złego człowieka, musi mu być podległą, że wychowanie dziatek to ciężki obowiązek i wielka odpowiedzialność. Mówiła jeszcze i to, że kto się zmysłowością, a nie wolą Bożą rządzi, nie może liczyć na pomoc Pana Boga. Z tym wszystkim nie gardziła bynajmniej temi, które skarb niewinności utraciły, idąc w miłości chrześcijańskiej tak dalece, że osoby trudniące się tym haniebnym rzemiosłem przyjmowała do siebie na nocleg, dawała posiłek, własnego łóżka odstępowała, sama na gołej ziemi leżąc. Czyniła to, chcąc tym łatwiej osoby takie upomnieć i na prawą drogę naprowadzić. Im lepiej państwo tę świętą służebnicę poznawało, tym większe miało do niej zaufanie, zawierzając jej wszystek nadzór nad całym domem, a nawet nad własnymi dziadkami. Było to niełatwe zadanie, bo nie tylko liczna tam była czeladź, lecz nadto w onych czasach wojen domowych, mnóstwo się ludu zbrojnego cisnęło do domu tak znakomitej rodziny, jaką było jej państwo. Zyta musiała pamiętać o wszystkim, spiżarnie zaopatrywać, czeladzi roboty wydzielać, każdemu dawać, co mu się należało. W pośród tych niepokojów i uciążliwości umiała zachować spokój duszy, we wszystkim pomnąc na Boga, przy pracy modląc się i pracując z modlitwą w sercu i w ustach. Nie kontentowała się, jak inni, zewnętrzną tylko stroną życia chrześcijańskiego, pobożność jej była dziwnie głęboka i wewnętrzna. Nie należała do tych, które chętniejsze są do odmawiania modlitwy, niżeli do darowania urazy, chodzenia do kościoła, niżeli powinności stanu wypełnić, dawania jałmużny, niżeli zatrzymać w sobie słowo obraźliwe lub zmysły utrzymać na wodzy. Święta Zyta dbała przede wszystkim o wychowanie dzieci państwa swojego. Choć ani czytać, ani pisać nie umiała, jednak wiedziała, jak dzieci te prowadzić do szkoły Chrystusowej, uczyła je podnosić serce do Boga, chodzić w świętej Jego obecności, zawsze prawdę mówić, uczyła litować się nad ubogimi, kochać ojca i matkę, czcić sędziwość, zaszczepiała w serca tych niezepsutych dziatek nasienie cnotliwości słowem i przykładem. Będąc przełożoną nad czeladzią, w niczym nie dała uczuć swej wyższości. Nikomu a nikomu nie zatruwała życia, przeciwnie, była przyjaciółką i uciechą każdemu, kto się przed nią w swej niedoli poskarżył. Inne robią rzemiosło z oczerniania, Zyta widząc państwo na czeladź zagniewane, wstawiała się za nią, błagała o miłosierdzie, a nieraz z taką natarczywością, że Pan uciekał, by go nie zniewoliła do natychmiastowego darowania winy. Miłując Boga z całego serca, a wiedząc, że największym nieszczęściem jest grzech, bardzo się o dobro i o duszne zbawienie czeladzi starała, ale nie z nieroztropną gorliwością i ciągłym pobożnym gadaniem i gderaniem, lecz dobrym przykładem, modlitwą, czekając sposobnej pory do uprzejmego odezwania się do serca. Widząc, co zdrożnego, milczeniem i surowszym spojrzeniem karciła, natomiast odzywała się z całą mocą, gdy ktoś szarpał dobre imię bliźniego lub nieprzystojnie się odezwał. Choć sama uboga, serdecznie się litowała nad ubogimi, upominając, by nie tracili przed Bogiem cnoty ubóstwa, narzekając na los swój, czyniąc jałmużny z myta swego lub z tego, co jej państwo darowało, i prosząc innych za ubogimi. Czasu jednego w święta Bożego Narodzenia wybierała się na pasterkę, a choć było srogie zimno, chciała iść w zwykłym swem lekkim ubraniu. Pan jej siedział z całą rodziną przy kominie, grzejąc się, i rzecze, jakże to na taki mróz chcesz iść do kościoła w latowym ubraniu? Toć tu przy rozpalonym kominie chłodno. Weź kożuch mój, ale go przynieś z powrotem do domu. Mówił tak, wiedząc, że Zyta dałaby ubogiemu ostatnią prawie koszulę. U bramy kościoła spotkała starca na poły zmarzłego i stękającego po cichu. Pyta go Zyta, co mu jest, a on nic nie mówił, bo odpowiedzią był widok nędzy jego i nagości. Rzecze święta, weź kożuch, oddasz mi go po skończonym nabożeństwie. Wychodzi z kościoła po mszy świętej, starca nie widzi i próżno go szukała. Zrobiło się jej żałośnie, że nie posłuchała swego pana, ale zrazu nie śmiała owego nędzarza posądzać o nierzetelność, więc nie traciła nadziei, że jej kożuch odniesie. Pan robił jej wyrzuty, mówiąc, że to nie może się Panu Bogu podobać, gdy się z cudzego daje jałmużnę, bo to grzech. Zyta łajanie ono przyjęła z pokorą, przyznając, że źle sobie postąpiła. Pan gniewał i fukał aż do samego południa, wtem puka ktoś do drzwi, starzec on spod kościoła odnosi kożuch. Mówiono powszechnie, że to był anioł. Wiele innych jeszcze cudownych rzeczy opisanych jest w żywocie tej świętej. Państwo tak świętą ową sługę szanowali i kochali,
że ją nie za sługę, lecz za przyjaciółkę mieli, a na starość kazali jej wszelkiej pracy zaniechać, a oddać się wyłącznie bogomyślności. Nie przystała na to, pracę mając sobie za powołanie i obowiązek stanu, tym więcej, że praca nie przeszkadzała jej bynajmniej w obcowaniu z Bogiem. Powtarzała, ilekroć przyszło mówić o tem, ręce przy robocie, serce u Boga. Tak tedy aż do końca wierną pozostała swemu stanowi ta skrzętna Marta, a oraz i bogomyślna Maryja. Umarła wreszcie w roku 1272 owa prawdziwie Chrystusowa służebnica, od młodości aż do końca przez lat 60 pozostając na służbie u tego samego państwa. Jeżeli do kogo, to do niej rzekł Pan Jezus, sługo wierna i dobra, i żeś była wierną nad małym, postanowię cię nad wielą, wnijdź do radości Pana Twojego. Nauka moralna. Matka świętej Zyty, chociaż była prostą chłopką, zasługuje jeszcze po dziś dzień na cześć w świecie już dlatego samego, że w delikatne serce dziecięcia wpoiła tę mądrą przestrogę, czyń zawsze tylko to, co się Bogu podoba. A cóż podoba się Panu Bogu? Na to pytanie odpowie ci katechizm. Bogu podoba się Jego własna istota i szczęśliwość Jego stworzeń. Jeden z artykułów wiary katolickiej opiewa, że Bóg w samym sobie jest wieczny, niezmienny, nie mający żadnych potrzeb, święty, że znikąd inąd, jak tylko z samego siebie otrzymać może przyrost w wielkości, piękności majestatu i świętości. Podziwiając tę świętość Boga, woła psalmista z radością, Tyś jest Bogiem moim, albowiem dóbr moich nie potrzebujesz. Księga Psalmów, rozdział 15. Skutkiem tego najwyższe zadowolenie Bóg tylko w samym sobie znajduje. Atoli, dlaczegoż Pan Bóg stworzył świat i Ciebie, kiedy w swej istocie jest świętym i bez jakichkolwiek potrzeb? Duch Święty odpowiada Ci na to w Księdze Mądrości. Wszystkiego tego dokonał Pan Bóg dla samego siebie, to znaczy, że Pan Bóg stworzył świat z najczystszej miłości, aby samego siebie, wszechmocność, mądrość, dobroć i świętość swoją okazać we własnych stworzeniach i przez to uczynić stworzenia te uczestnikami świętości swej i dlatego też Bóg ma upodobanie w tych stworzeniach, że widzi w nich odbłysk swej własnej doskonałości i od nich odbiera cześć i chwałę. Z pełnym radości zachwytem śpiewa królewski piewca, niebiosa rozpowiadają chwałę Bożą, a dzieła rąk Jego oznajmuje utwierdzenie. Księga Psalmów, rozdział 18. Tak istotnie, światłość i ciemności, gwiazdy i morze, lód i ogień, góry i doliny sławią Boga. Jedynie aniołowie i ludzie mają rozum i wolną wolę, a zatem zdolność, że mogą z pełnym przekonaniem i radością serca bezrozumnym istotom udzielić głosu i razem z nimi sławić majestat Boga, a pełniąc ten swój obowiązek, czynią to, co się Bogu podoba. Bóg ma upodobanie w szczęśliwości swych stworzeń, czyli raczej chce, aby one miały udział w Jego świętości. O wieczna dobroci Boga najdobrotliwszego. Zwierzęta bezrozumne radują się świętością Boga przez to, że bezwiednie wypełniają wolę Boga Świętego, a rozumne istoty, jak aniołowie i ludzie przez to stają się uczestnikami świętości Boga, że wypełniają świętą wolę Bożą z rozumem i radością w sercu. Prawdę tę wypowiada Jezus następującymi słowy: mój pokarm jest, abym czynił wolę Tego, który mnie posłał, abym wykonał sprawę Jego, Ewangelia Świętego Jana, rozdział 4, wers 34, a nam nakazuje jeszcze przed prośbą o chleb powszedni modlić się: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, bądź Twa wola jako w niebie, tak i na ziemi. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 6, wers 9 i 10. Mądrość, miłość i dobroć Boga wybrała dla każdego człowieka stan, powołanie i stosunki, w których najpewniej stać się może uczestnikiem Jego świętości. Mówmy zatem wspólnie z świętą służebnicą pańską, Zytą, tak się Panu Bogu spodobało i pełni łagodności, dźwigając ciężar życia dla Jezusa Chrystusa, postępujmy od cnoty do cnoty, aż ujrzymy Boga w Syjonie. Modlitwa. Boże, któryś świętą Zytę w stanie służebnym zostającą, przez doskonałe spełnianie obowiązków jej stanu do wysokiej doprowadził doskonałości, spraw łaskawie, prosimy, przez jej zasługi, abyśmy obowiązki stanu naszego przez wzgląd na wolę Twoją przeznaczającą nam takowe, wiernie spełniając, służyć Ci mogli w niebie na wieki. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani słuchacze, Bóg zapłać za słuchanie żywotów świętych pańskich, mamy nadzieję, że pomagają Tobie w codziennym życiu i przemianie serca, byśmy każdego dnia zbliżali się do zbawienia. W ostatnich dniach otrzymaliśmy informację, że Nauki Katolickie osiągnęły już 5 milionów wyświetleń na samym YouTubie. Z serca ogromne Bóg zapłać za pomoc w rozprzestrzenianiu się nauk katolickich. Przypominamy, że aby zwiększyć zasięgi nauk katolickich,
Możesz wysyłać filmy do znajomych, udostępniać na swoich profilach społecznościowych, dodawać komentarz pod filmem, nawet taki prosty typu serduszko lub ikonka OK. Dodatkowo klikanie łapki w górę pod filmem też pomaga, a dla nas to znak, że nauki są pomocne. Jeżeli masz jakieś pytania lub podpowiedzi, to napisz do nas e-maila, link do formularza kontaktowego znajdziesz w opisie filmu. Nade wszystko dziękujemy Tobie, drogi darczyńco i droga darczyńczyni, to dzięki Tobie udaje nam się tworzyć więcej nauk, a także lepszej jakości treści. Bóg zapłać. Jeżeli masz taką możliwość, to zachęcamy, abyś nas wspierała i wspierał co miesiąc, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze treści. Zachęcamy też i tych, którzy mogą dawać więcej o zamianę progu wsparcia, oczywiście jeżeli macie taką możliwość, gdyż pamiętajcie, że wasza jałmużna musi płynąć prosto z serca i być dla was ofiarą, ale jednocześnie nie może narażać waszej rodziny na brak zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych. Podsumowując, dziękujemy za waszą hojność, każdą ofiarę i tę finansową, ale i tę modlitewną, która jest dla nas i dla słuchaczy dużo bardziej potrzebna. Dla wszystkich, którzy o to prosili, uruchomiliśmy nową metodę wsparcia, która być może stanie się naszą podstawową metodą do jednorazowej jałmużny. Aby sprawdzić, czy ci odpowiada, wejdź w link w opisie i kliknij przy tekście przekaż jałmużnę, który przeniesie cię na naszą stronę, a tam należy kliknąć przelew online. Przekieruje cię do naszego nowego systemu płatności, w którym masz możliwość wsparcia blikiem, przelewem przez bank, PayPalem oraz kartą płatniczą. Jeżeli brakuje ci jeszcze jakiejś formy wsparcia, napisz do nas przez formularz kontaktowy na stronie, będziemy wdzięczni za sugestie. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest msza święta, w tym roku msze święte odprawiane są bezpośrednio w Stolicy Apostolskiej w Rzymie. A ofiarę mszy świętej sprawuje ksiądz Grzegorz Śniadoch, który już wielokrotnie głosił nauki na naszym kanale. Kochani, prosimy was o modlitwę za każdego ze słuchaczy nauk, aby Pan Bóg otwierał ich serca na nawrócenie. Jeżeli chcesz otrzymywać codzienne nauki w wiadomościach e-mail, to zapisz się przez link w opisie filmu. Wszystkie linki do wsparcia i zapisania się znajdziesz również w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij te nauki do znajomego.